No cześć, tutaj Indii. Zapraszam Was do poradnika PvP. Taktyka jednobazowa, szybka, żwawa, w miarę łatwa. W miarę. Let's go. No nagrałem tę taktykę, bo jednak wiem, że wielu z Was cierpi na to, że spotyka wielu protosów, nie ma na nich pomysłu. Ja też na to cierpię niestety, ale zauważyłem, że ta taktyka faktycznie ma dużo szansę powodzenia. Także klasyka, przypisujemy Nexusa pod piątkę, czyli Ctrl 5, ustawiam lokację. No te wszystkie rzeczy, które w poradnikach tłumaczyłem, jak nie wiecie jak się robi lokacje, no to wchodzicie sobie w opis tego filmu, tam jest playlista o nazwie porady zawodowego gracza i tam to znajdziecie a propos tych lokacji. No i normalnie stawiamy pylona na 14 supply'u, czyli 14 na 15. Ta proba, która wyjeżdża z Nexusa, może postawić pylona. No i w zasadzie początek jest taki jak praktycznie każdym PvP, czyli jak tylko pylon się zakończy, to robimy Gateway'a, jeszcze Chronoboost, probka 16 i teraz na 16 właśnie leci Gateway. Tutaj macie supply, właśnie jak mówię na 16, to znaczy o właśnie liczbę punktów zaopatrzenia. No i jedziemy dalej, czyli asymilator. Jak tylko są pieniądze, od razu wydajemy. Jak będzie tutaj teraz kolejny supply, tak, 18 już, no to robimy kolejny asymilator. Jak są pieniądze, to stawiamy. No i teraz tak, troszeczkę jest zabawy z tym balansowaniem jednostek zbierających, jeżeli chodzi o asymilatory, bo na początku są po dwie proby na każdym asymilatorze, nie? No i teraz jeszcze jak są pieniądze, stawiamy gateway. Czyli co? Pylon, gateway, asymilator, asymilator, gateway. Jak tylko jest kasa i cały czas robimy proby. Przy czym zauważcie, że tylko jednego chronobusta rzuciłem na probki, nie? Tylko jeden na probki. No i teraz tak, jak się kończy gateway, to od razu przyjeżdżamy probę, ustawiamy Cybercora, żeby jak najszybciej się zaczął budować i wysyłamy tego zwiadowcę, który zaczął budować właśnie Cybercora na zwiad. No i teraz tak, mamy 15 na Nexusie, dosyłamy do asymilatora, stawiamy drugiego pylona, bo mamy pieniądze, na 21 jest ten pylon, żebyście za wcześnie też tego pylona nie stawiali. No i teraz tak, jak mamy 15 właśnie na minerałach, to dosyłamy po 3, żeby były teraz na gazach, na jeden, na drugi, powolutku. Zwiadowcę też przypisałem sobie pod skrót klawiszowy, więc mam go pod trójką, Nexus pod piątką, Gateway obydwa pod czwórką. No i teraz robimy od razu szybko Warp Gate'a i dwie adeptki w tym zagraniu. Jeszcze potem powinienem wspomnieć o takiej innej, powiedzmy, taktyce. No widzę, że on tak średnio gra, no ale nieważne, to akurat nie jest istotne. Teraz tak, po oczywiście zakolejkowaniu adeptek stawiamy trzeciego pylona, na ogół go się stawia właśnie w naturalu. No i spokojnie jedziemy dalej naszym rytmem. Dwie adeptki, po dwóch adeptkach kolejkuje dwa stalkery. No i możemy dorzucić chronobusta na warp gate'a. Jednego chronobusta na warp gate'a. Na gateway nie rzucajcie, bo nie ma po co. No i teraz jest taka sytuacja, że jest 31 supply'a, mniej więcej 2.40, no może nawet kilka sekund wcześniej stawiamy robo facility. 2.40 mam na myśli ten czas w grze, który jest tutaj napisany. No i razem z postawieniem robo stawiamy również trzeciego gateway'a. Znaczy jedno po drugim, ale najpierw robo, nie? Czyli trzy gateway'e robo, możemy sobie wszystko przypisać ładnie pod skróty klawiszowe. Ja mam robo pod czwórką, gateway'e pod szóstką, żeby je potem łatwo otworzyć. No i jedziemy dalej, stalkery wychodzą. Teraz czekamy na 250 minerałów, gramy kolejne dwa stalkery, cyk, zakolejkowane. No i wszystko jest pięknie, teraz stawiamy jeszcze jednego pylona. Gramy pylona, ustawiamy z powrotem proby jak trzeba. No u niego coś tam widziałem, ale w zasadzie to taktyka nie zmienia się zbyt mocno. To chyba, żeby on, nie wiem, coś pod naszą bazą robił, czy no, inne historie. Kończy się robo, jak widzicie mamy prawie, że idealnie 250 minerałów na Immortala. I teraz specjalnie nie wydawaliśmy wcześniej tego chronobusta, żeby kupić sobie teraz szybciej właśnie Immortala oraz Warp Gate'a. No on czymś przyszedł do nas takim zagadkowym. Nie przejmujemy się tym zupełnie, znaczy ja się nie przejmuję, bo chcę wam taktykę pokazać. Teraz tylko wpatrujemy się w Warp Gate'a, o kurcze, żeby nam pylona nie zniszczył. Czyli tak, otwieramy gateway jak tylko się od razu da i chronobus na Warp Prisma. Niestety jest taki minus, że on nam zniszczył pylona, więc niestety stracę możliwość, mam supply blocka po prostu, więc zabiłem sobie adeptkę, żeby zwolnić dwa limitu, żeby halo, zabiłem czy nie zabiłem? Żeby szybciej mi się warpizm zaczął produkować. No normalnie tego pylona nie stracicie, więc całość będzie oczywiście szybsza. No i niestety przez stratę pylona teraz też nie mogłem przyzywać jednostek. Ale teraz na ogół przyzywa się trzy centry. Tu różnie można. Można adeptki, można stalkery. Jeżeli czujecie się na siłach w rzucaniu force fieldach, to możecie również właśnie zagrać centry. No ja w tej taktyce swojej zagrałem centry i sprawdza się to naprawdę bardzo fajnie. No i teraz tylko, aby nie mieć supply bloków, nie? Niestety u mnie jest lekka nadwyżka przez to, że właśnie tego pylona straciłem, no ale w opisie macie wszystko oczywiście rozpisane, także jest bardzo dobrze. No i teraz gramy, załóżmy adeptki.
Tak nie więcej niż 6 stalkerów wam polecam. Reszta adeptki, bo co z tego, że macie stalkery, jak on na przykład zrobi immortale, nie? I wtedy stalkery wam szybko padają. Lepiej mieć 6 stalkerów i 3 adept niż 9 stalkerów, moim zdaniem. Zwłaszcza, że no, one nie mogą też tak super łatwo atakować. A adeptki dorzucą mięsa armatnie i będzie dobrze. No na tej mapie to już w ogóle jest tak, że jest trochę wąska rampa, nie? Więc ciężko tutaj wejść. No może nie jest w ogóle najlepsza mapa do tego zagrania, ale już to robię. Aha, jeszcze ważna sprawa. Róbcie w tle obserwatorów, bo jeżeli przeciwnik zagra wam Dark Templary, no to trzeba jednak przeżyć. I też być może dobrym nawykiem będzie dla was, żebyście grali Shield Battery w momencie, jak wychodzicie na mapę. Bo jak zagracie tutaj jedną Shield Battery, to jego wlatująca Oracle wam nic nie zrobi. Robicie obserwator. No tak wszystko robicie trochę na zaś, nie? Żeby mieć odpowiedź, powiedzmy, na wszystko. No i tak, jak on na przykład miałby Feniksy, no to przyzywacie bardziej Stalkery oczywiście, ale moim zdaniem no takie minimum 4 adeptki to jest bardzo dobra rzecz. Podczas bitwy też, no różne sytuacje będziecie spotykać. Na ogół te sentry służą do tego, że na przykład jakby tutaj był Nexus przeciwnika, tu jakiś pylon, proby, bla bla bla, to możecie mu złapać jakąś jednostkę albo 2-3 jednostki, przytrzymać force fieldami i szybko je zniszczyć. Można też użyć Guardian Shielda, tak jak tutaj to zrobiłem, nie? Lepiej jest przechwytywać te jednostki i po prostu budować masę większą od przeciwnika. To się na ogół trochę lepiej sprawdza. Także taka taktyka, klasycznie, polecam wam samemu ją popróbować, macie wszystko rozpisane w opisie, co po czym budować, cała kolejność, no i po prostu, tak jak mówię, na sucho to zagraj, tak z 5-6 razy sobie, drogi widzu, uczniu, a potem dopiero ruszaj na przeciwników. I będzie dobrze i będą łatwe zwycięstwa, myślę, bo naprawdę ta taktyka rzadko mnie zawodzi i też trzeba powiedzieć, że no wielu progamerów ją stosuje, ale też w takiej innej formie. Na czym polega inna forma? Inna forma tej taktyki polega na tym, że zamiast dwóch pierwszych adeptek robimy 2 stalkery, potem znowu stalkery i znowu stalkery, czyli nie ma 2 adeptek, 4 stalkerów, tylko 6 stalkerów. I różnica jest taka, że jak zakończy się robot, od razu robicie warp gate'a, czyli atakujecie bez immortala samymi stalkerami. To też jest całkiem mocny wjazd i też progamerzy stosują taką taktykę, w sumie nierzadko. Także takie dwie, powiedzmy, wersje. Jaka wam bardziej się podoba, taką stosujcie, obydwie są mocne. Ja akurat bardziej preferuję te z immortalem, bo jakoś tak częściej w moim przypadku się sprawdzała. Aha, no i też jeżeli już dojdziecie do wprawy, to pamiętajcie, że możecie mikrować swoją armią całkiem fajnie, czyli na przykład jakaś jest ranna jednostka, załóżmy, że ten stalker jest ranny, no to zaznaczacie warpizma, klikacie prawym na tę jednostkę, podnosicie i zrzucacie. No i tak oczywiście w nieskończoność. No i widzicie, o, tutaj jest super przykład. Super przykład, jak Oracle nas zaatakowała, ale Shield Battery mi obroniła linię mineralną i ta Oracle ma 0 zabitych jednostek. No, fantastyczna rzecz, także polecam mocno. No i też taka mała rzecz, żebyście główną armię mieli pod jednym hotkeyem, pod jedynką załóżmy, a War Prism pod jakimś innym, ja akurat pod trójką otrzymam. I dzięki temu mogę właśnie trochę lepiej, szybciej mogę tą armią mikrować, nie? Czyli na przykład właśnie załadować sobie armię i no po prostu dzięki temu mogę mieć lepszą kontrolę. Że te dwie rzeczy są na różnych skrótach klawiszowych, bo czasami, wiecie, ktoś wleci tym warpizmem, przeciwnik go zestrzeli, no już jest niefajne. O tego warpizma trzeba bardzo dbać, żeby on nie zginął. Dobra, to by było na tyle. Mam nadzieję, że taktyka wam się podoba. Pamiętajcie, macie replay w opisie, macie przede wszystkim rozpisane to wszystko. Stosujcie, może nie za często, może nie jak gracie ze mną. Bo nie lubię na to przegrywać, no, ale będzie dobrze. Stosujcie, nauczcie się i jeżeli nie lubicie PvP, to polecam bardzo mocno. Jak lubicie, to podziwiam. Falą Distarka, do zobaczenia, do następnego razu. Polecam suba, lajka, komentarz. Jeżeli macie jakiegoś kolegę, którym taki poradnik bym na przykład pomógł, albo jakikolwiek inny, to podsyłajcie, rozpowszechniajcie. No i miejmy nadzieję, że nasi polscy gracze StarCraftowi będą coraz lepsi w przyszłości. Do następnego razu, cześć.